Cześć, witajcie kochani Pepkowicze, jestem w Pepku i patrzcie, jaka ładna bluza. Moja kolorystyka. Ona jest taka cienka, wam powiem. To jest bawełna z czymś. I do tego fajnie, że są spodnie. I kochani, jeżeli jeszcze nie polubiliście mojego kanału, to jak zwykle zachęcam do polubienia. Będzie mi niezmiernie miło. I słuchajcie, chcę zobaczyć, co tu jeszcze jest. Nie chcę wam pokazywać tych rzeczy, które już wam pokazywałam, ale patrzcie, są w wyprzedaży. Taki sweter bling bling, ale on jest sztuczny. No i mamy kurteczki i takie. Mi się bardziej kremowa podoba. Ale słuchajcie, zachęcam was do polowania na takie rzeczy w lumpeksach. Możecie kupić z dobrym składem dobre kurtki. Też. Zachęcam was do sprytnych zakupów, dziewczyny. I chłopaki. To jest bardzo miękka. I kochani. Te jak zwykle kosztują 12 zł. Były po 10. Patrzcie, podróżało. Ale powiem wam, męskie bardziej mi się podobają i uważam, że są lepsze. Skromnym zdaniem moim. I jeszcze sobie tam przejdę. Ponieważ mój wzrok przyciągnął taki piękny podkoszulek brązowy. To jest taka grubsza bawełna. Już wam pokażę. 3XL. No ja bym chętnie kupiła ten 3XL, bo on jest taki fajny oversize. Podoba mi się. I ten duży właśnie mi się podoba. Tu mamy te spodnie, co zwykle. Cena 40 zł. Jest to bawełna, bardzo dobra cena. I one są fajne. Mamy koszulę. No i kochani, powiem wam. O, bluzeczka, kurteczka czarna. Taka. Kolejna taka bluza, ale ona jest sztywna taka. Nie polecam. Ale polecam wam zajrzeć na moje hole. Słuchajcie. Z lumpeksu i polować, bo takie koszule możecie upolować za 10 zł. I takie jeansowe po 10 zł w lumpeksie. No i ja was zachęcam do sprytnych zakupów, a te filmy kręcę dla was w celach rozrywkowych przede wszystkim. 35 zł. Jest inflacja, wszystko drożeje, żywność bardzo drożeje, więc sprytne zakupy. Zajrzyjcie na moje hole, zobaczcie, co się da upolować gdzie indziej. No, taką bluzkę jestem w stanie kupić, słuchajcie, za 10 zł z lepszym składem na przykład, więc wiecie, różnie to bywa. No i to kolejna. Wiem też, że nie każdy lubi chodzić w używanych rzeczach, ale wiecie co, jak ludzie zamawiają przez internet rzeczy, później odsyłają. Te rzeczy są bardzo zmęczone na wyprzedażach. Widać, że 1000 osób je przymierzało wcześniej, to one wyglądają czasami gorzej niż w lumpeksie i bardziej są zużyte. Taka naszła mi refleksja, jak patrzyłam na wyprzedażach, co się dzieje. W niektórych sieciówkach te ubrania na podłodze leżą zmiętulone. To jest bardzo fajna bluzka. Ładny kolor, taka wiskoza. Więc wiecie, różnie to bywa.
A to jest subiektywny przegląd ze mną, więc pokazuję Wam to, co mi się podoba. To jest, wiecie co, nawet miłe w dotyku, ale to jest z pewnością sztuczne, więc ja takich rzeczy sztucznych nie polecam już, bo w tym się upocicie. Tu mam jeszcze taki sweter, ale on jest z akrylu i takie swetry później po praniu się mechacą. Więc słuchajcie, nie będę nad wszystkim mówić, och, ach, jak wszystko jest wspaniale, piękne, no bo no tak jak Wam powiedziałam, wszystko drożeje, pensje stoją w miejscu, u większości z nas. Takie 40. Więc nie ma co przepłacać, słuchajcie, i wydawać pieniądze tam, gdzie można zaoszczędzić. Ja nie lubię przepłacać, nie wiem jak Wy. Dajcie znać w komentarzach, chętnie poczytam. Zostawcie jakiś komentarz, będzie mi bardzo miło. I tu mamy takie wdzianko. No i słuchajcie, takie wdzianka różne też w lumpach się kupicie na wyprzedażach po 10 zł. A te 90 zł. Więc wiecie, no i mówię jak jest, słuchajcie, obiektywnie powiem Wam. No słuchajcie, to już jest Wasz wybór. Też jeśli chodzi o zasobność portfela, jakim dysponujecie. 35. Powiem Wam, że Pepco wcale nie jest takie tanie już. Ceny też już, słuchajcie, podskoczyły. W niektórych sieciówkach na wyprzedaży kupicie te rzeczy w tej samej cenie. Więc tak to jest. Chociaż dżinsy są w dobrej cenie, powiem Wam. I na przykład te 50 zł, ale to jest bawełna i wiecie co, są duże rozmiary, one są miękkie, je mogę polecić, bo to nie jest taki twardy, niemiły jeans. I tu kolejne. Ten kolor mi się podoba, ale jakby był ciemniejszy, słuchajcie. Mam takie jeansy, ale mi się trochę popruły, 30. Zary, ale to przez moje niedopatrzenie, bo na kolanie była dziura i ja podciągłam za tą dziurę. Słuchajcie, się przedziurawiły bardziej, nie tak jak powinny. Te są fajne. Takie jeansy, zobaczymy cenę, bardzo takie czarne. Bardzo dobra cena, to jest lejkra z bawełną. I tutaj, no to jest fajna bardzo cena. Więc tak, nie wszystko Wam mówię i nie wszystko Wam polecam, jeśli chodzi o zakupy, żebyście tak kupowali. I no, chcę, żebyście ze mną przede wszystkim spędzili miły czas. Ja takie filmy też oglądam w celu takim podglądowym, rozrywkowym, słuchajcie. Bo też różne są gusta, nie musi Wam się podobać to, co ja pokazuję. Każdy ma inny gust, ale tak z ciekawości. 35, przepełno z lajkrą. Możecie zobaczyć. No i mamy butki. Te mi się podobają. Takie bardziej oddychające będą. Bo te są już takie jakby bardziej takie gumowe. A jaka cena? 30 zł. I kochani, z tego miejsca życzę Wam miłego dnia z takim kolorem zielonym nadziei i do zobaczenia. Cześć!